Cześć, nazywamy się Powsigirki. Naszą pasją są podróże motocyklowe i każdego roku wyruszamy w kilka krótszych i dłuższych wypraw motocyklowych. Your place in your bed, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my talking rude. You're playing a game, driving me insane. Your heart is black, and it's a fact, no turning back. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. Tak. Przed chwilą widzieliście część trasy. Panorama Strasse się nazywa, która właśnie z Berna jedziemy w stronę Lucerny, ale wybraliśmy drogę przez biosferę UNESCO Entlebuch. Nie wiem, jak to się czyta inaczej, ale tak jest napisane. Przepiękna okolica, panorama, przepiękna, zielono, góry. Jak, podoba się pani? Tu właśnie tak jest, chodź, pokażmy. Pokażmy, to czekaj. Jakby się nie obrócić, to wszędzie pięknie. To wszędzie ładnie. Dobrze, pokazuję. W Szwajcarii w wielu miejscach są takie samoobsługowe punkty, gdzie nikogo tutaj nie ma, a spokojnie można sobie coś kupić, na przykład masło lokalne, ser, a Snickersa też. Pokazują, jak wyrabiają mleko. Tak, fajnie, ogarnięte. I w wielu miejscach też są znaki pokazujące, że tutaj nie wolno biwakować na noc między 22 a 7. Zapraszamy Was do subskrybowania. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o pojawiających się nowych filmach na kanale. No, jesteśmy na parkingu pod kolejką na Pilatus. Za chwilę będziemy wjeżdżać, ale tak jak mówiliśmy, staramy się w miarę budżetowo zorganizować ten wyjazd, więc obiadek na parkingu. Gołąbeczki wegańskie. Proszę bardzo, za chwilę będą gotowe. Jesteśmy w sobotę. No, jest, dlatego kolejki. Jest kolejeczka. Czas swoje odstać. Wjeżdżamy o 13, ale od 12.50 była odprawa. I zobaczymy, jak pogoda nam dopisze, nie? A, parking dla motocykli jest za darmo, nie mówiliśmy jeszcze. Chociaż gdzieś. Potem opowiemy, nie? Jakie są koszty wjazdu i tak dalej, gdzie my w ogóle jesteśmy. A teraz czy macie kciuki za dobrą pogodę? U góry. Żeby chmur nie było. Yesterday's happiness gets nearer.
light that we see closing in so fast ahead. It's hope, it's getting clearer. The more I think of all the tough times we survived. Nie ma guzika do zamykania szyby, a trochę wieje. O! Skąd my to znamy? Jesteśmy na tarasie widokowym na Pilatusie. Wjeżdża się do takiego kompleksu hotelowego na samą górę. I tu można wjechać tą koleją zamatą, którą jechaliśmy, ale również koleją linową. Tutaj widać liny. Piękny widok na jezioro Czterech Kantonów. Pogoda nam dopisała, bo już się baliśmy, że dzisiaj chmury nas zjedzą. W sensie, że zablokują wszelkie widoki, ale jest bardzo ładnie. Z góry roztacza się piękna panorama Lucerny i jeziora. Tym szlakiem poniżej można pieszo wejść na górę. Słuchajcie, kawałek tylko od głównej drogi. Słuchajcie, kawałek tylko od głównej drogi, od tych schodów tam. Można sobie przejść, można, bo nawet jest barierka, bramka tam otwarta. I zrobić mega czaderskie zdjęcie. Słuchaj, chodź, pokażemy. Takie? No to potem wrzucimy, natomiast... Pokaż, takie. Natomiast... I mega czaderskie ujęcie, bo zobaczcie, tylko trzeba uważać, żeby nie spaść, nie? Patrzcie, teraz tam się dzieje za nami. Taki czadzik. Zobaczcie, my sobie stoimy tutaj. O! I tam jest szlak. Pieszy. A tu jest koniec już góry i ta piękna przepaść. Super widoczki. Takie mini szlaki wędrowne są fajnie ogarnięte, bo wchodzi się jakby z jednej strony góry, przechodzi się jaskiniami, wychodzi na szczyt tam, gdzie byliśmy, o tam, drugą stroną i wraca w miejsce, gdzie przyjechaliśmy koleją, czyli tutaj, zobaczcie. Także taki mały spacerek, nie wiem, 15-minutowy. Jak ktoś ma w miarę dobrą kondycję. Ktoś chce w każdej dziurze widokowej zrobić sobie fotę, no to... No to i godzinę będzie szedł, nie? Wiesz. Generalnie czytaliśmy, że stąd Pilatus jest bardzo dobrym miejscem wypadowym, żeby nawet spędzić tutaj 2, 3, 4 dni i pochodzić sobie po okolicy, po różnych szczytach, także jak ktoś jest zainteresowany, to pewnie warto, chodzeniem, to powinien sobie poczytać. Patrzyłam przez całą drogę, jak jechaliśmy tą kolejką, na Negusa, z ładnymi widokami, mogliśmy porobić zdjęcia, ale podziwiam i wielki szacun, czapka z głów, na wszystkich wędrujących pieszo po nogach na te wysokie szczyty. Jesteście wielcy. Mhm. A że nie można było tu wjechać motocyklem, to wjechaliśmy koleją. Żeby nie było, że jesteśmy leniuchy, jesteśmy na samym szczycie Pilatusa, 2132 metry nad poziomem morza. Jakbyśmy powiedzieli, że po nogach? Że co, na nogach, że z dołu? No. Nikt by nie uwierzył. Piękna panorama, warto na pewno wejść i zobaczyć. Słuchajcie, nawet na Pilatusie znaleźliśmy miejsce, gdzie można wkleić wlepkę. Kto znajdzie, wrzuca foty. Just
maszyna, którą właśnie podróżujemy, to kolej na Pilatus. My już akurat zjeżdżamy w dół. To jest najstarsza kolej prowadząca na szczyt, która powstała w 1889 roku. Co jeszcze z ciekawostek? Ale też jest najbardziej stromą kolejką zębatą na świecie, bo ma aż 48 stopni nachylenia. No i mimo tego, że kosztuje 72 franki na osobę, naprawdę warto się przejechać. Po pierwsze, żeby się przejechać najstarszą, która wjedzie na Pilatus. Po drugie, najbardziej stromą, a po trzecie, no dla tych nieziemskich widoków naprawdę, naprawdę warto. Kolejka wjeżdża co 40 minut i zjeżdża co 40 minut. Warto usiąść w pierwszym wagoniku. Tak, jest kilka wagoników, także dosyć duża przepustowość. My jesteśmy w sobotę, nie ma kłopotu. Wjazd na górę z prędkością 9 km na godzinę zajmuje 40 minut, a zjazd z prędkością 10 km na godzinę zajmuje 30 minut. Tak, bo w drugą stronę ten taki bardziej charyzmatyczny motorniczy prowadzi. Także generalnie na całą imprezę plus spacer u góry myślimy, że minimum 2 godziny trzeba poświęcić. Tak, no i oczywiście nie sugerujcie się pogodą na dole, bo do góry może być różnie. My trafiliśmy na naprawdę bardzo fajną pogodę, ale warto już w trakcie jazdy robić sobie fajne zdjęcia, podziwiać widoki, no bo tutaj jest niżej i tutaj bardziej pewna pogoda. No i za mocno się nie wychylajcie z tej kolejki, można przywalić w słup. Drzewo albo. Także gorąco polecamy. W połowie trasy następuje mijanka pociągów, więc teraz czekamy na tych, którzy jadą z dołu, żebyśmy mogli my pojechać na dół. Właśnie jadą z dołu. Tędy wjeżdżaliśmy na szczyt naszą kolejką zębatą. No i że mamy motocykle tutaj na dole, no to wracaliśmy tą samą drogą. Ale jak ktoś ma ochotę, to mógłby całość dookoła przejechać sobie w różny sposób, zapłacić tylko połowę tutaj na początku, wjechać na górę na szczyt, przerzucić się na kolejkę linową, polecieć dalej, potem przesiąść się na pociąg, nie, kawałek na autobus, tak, i potem pociągiem wrócić z powrotem w to samo miejsce. Myślę, że kosztowo byłoby podobnie, może trochę więcej atrakcji. Można jeszcze statkiem wrócić. O, tak, jeszcze można właśnie, łódką czy statkiem. Tylko trzeba mieć więcej czasu. No, przede wszystkim tak, trzeba mieć więcej czasu, bo tutaj, no, tutaj 40 minut, tu pokazuje 30, tu kolejne 15, 20, a gdyby stateczkiem czy łódką, to jeszcze dodatkowo godzinę do półtorej. Nami, to część z Was pewnie wie, że jesteśmy w Lucernie, to jest taki symbol miasta. Kapelbruck, czyli most jakby kapliczny, który powstał około 1350 roku, nie ma dokładnej daty budowy. Kilka razy był zburzony, skracany z uwagi na rozbudowę miasta, ale generalnie wygląda bardzo ciekawie, cały drewniany most przykryty dachówką i to jest najdłuższy drewniany most w Europie. Czy najstarszy? Wytniemy najwyżej. I to jest najstarszy drewniany most w Europie. I to jest najdłuższy drewniany most w Europie. Dobra. Dobre. Niewątpliwie jest to atrakcja miasta. Tak, my trochę jesteśmy w Lucernie przejazdem, bo lecimy na kolejne przełęcze. Myślę, że jutro Gotarda będziemy robić. Dlatego tylko tak liźniemy miasto. Tym bardziej, że jest ciepło, nie? Ale mostem warto się przejść, więc... Przejdziemy się. In the middle of the day, you turn to me and say, come on.
Małoście było ponad 150 takich malowideł. Teraz tam koło setki zostało, ale tak, mam wrażenie, że jest trochę mniej. Czego one dotyczą? Różnych scen z życia. Czyjego? Ludzi. Obkład, masełko, pomidorki jeszcze mamy z Polski, ale świeży chlebów trzeba kupić i mamy go. Mamy go. Nawet całkiem ładnie wygląda. Będzie szeleść. Dobra. Ta-da! Miejmy nadzieję, że żytni. 3,90. Franków oczywiście. No tak. Nie, no chciałam powiedzieć tylko, że my nie jemy takich niezdrowych rzeczy, ale wyszliśmy tak dla porównania, po prostu. McWege. 6,50, zestaw. A zestaw? Mac chicken. 15 franków. 13,30, 14,80, 15. No. Czyli jak u nas tylko żywe franka. U nas dwie tychy, a tu 15 franków. W końcu. Zajechaliśmy. Będziemy zobaczyć, czy jest miejsce gdzieś przy plaży, żeby usiąść. Tak, generalnie dzisiaj jest sobota, więc kempingi są całkiem zapchane, ale na pierwszy, jeszcze? Na który dlaczego jutro jeszcze? Jest święto narodowe. Nie, pierwszego jest niedziela, święto narodowe. A w poniedziałek. Tak. Natomiast i tak na pierwszy, bo na pierwszy, który zajechaliśmy, nam się nie podobał, a na drugi, na który zajechaliśmy, i tak znaleźliśmy miejsce, więc no nie ma aż takiej tragedii. Co? Kemping zupełnie przy jeziorze. Poczekaj, pokażę, że tak jest. O, proszę, tam. No, namiot mamy trochę dalej. No bo, ale umówmy się, dlaczego? Dlatego, że jesteśmy na jedną noc. Nikt nam nie będzie dawał super miejsca, skoro jesteśmy tylko na jedną noc. No, jesteśmy przy drodze i przy torach kolejowych, ale jedyna nadzieja jest tym, że te pociągi po prostu jeżdżą bardzo cicho. No nie nadzieja, bo my słyszymy, że one bardzo cicho jeżdżą i rzeczywiście, nie, naprawdę nie będzie kłopotu. Co? Piękna okolica, góry, jezioro, słoneczko, cudowne. Kemping kosztuje 37,5 franków, co daje tam, powiedzmy, pi razy drzwi około 200 zł za dwie osoby, namiot i dwa motocykle. Pi razy drzwi dwa razy więcej niż u nas, ale to jest jeszcze znośne. No jakbyśmy mieli za kwaterę zapłacić 1000-1500, no to... Bolałoby. Także, jak chcemy nie stracić tutaj fortuny, no to trzeba się nastawić, żeby przyjechać jednak latem, no bo latem wiadomo, że na kempingu można. Bo jest ciepło. Bo jest ciepło. A kto jeszcze bardziej chciałby budżetowo, no to zawsze sobie może znaleźć jakieś miejsce w plenerze. Ale nie jest dziko. O tym tak prosto, z tym tak prosto. Nie? Ale no, gdyby ktoś poszukał, znaczy, jakby miał ochotę, to... Wiesz co, my też będziemy szukać, natomiast jak tak jeździmy i widzę to jednak na dziko, to najszybciej tak, ale gdzieś w polu, w sensie nie przy jeziorze, no bo przy jeziorach są góry, skały, wszystko, nie? To raczej gdzieś tam w polu. Myślę, że gdyby taka alternatywa była, to te pola by nie były takie pełne. No.
Ale pole bardzo, bardzo fajne, to widać, że w ogóle chyba jest dużo takich parteli zarezerwowanych na stałe. Bo, proszę, to jest pierwsza linia i same przyczepy kempingowe, a tutaj, żeby nie było, że nie mówię prawdy, pierwsza linia od brzegu, nie? My idziemy sobie tam dalej, bo zapewne tam jest jakaś plaża. A nie, nie, chodź, zobacz, tam jest ławeczka. I powiem tak, chyba dopiero dzisiaj mogę powiedzieć, że właśnie takiej szwajcarii się spodziewałam. W sensie, że gdzie jeden piękny widok przechodzi w drugi piękny widok. Tak, to prawda. Jeszcze słuchajcie, jedna rzecz, taka trochę oczywista, jak chcecie się napić piwka, to oczywiście możecie kupić na kempingu za 5 franków, 6 franków. Ale możecie kupić w kupie za 1,6, 1,8 franka, co też nie jest tanio, no mówmy się, 8 zł, ale no nie boli aż tak, nie? A tutaj słuchajcie, proszę bardzo, plaża i można sobie też bardzo miło spędzić czas. Wcale nie ma dużo ludzi, dzisiaj jest sobota w trakcie Święta Narodowego. Wyobraźcie sobie sytuację, to jest tak jakby była majówka, 3 maja przypadałby w poniedziałek albo we wtorek. Ile byłoby tu ludzi u nas? A tutaj? Całkiem spoko. Prawda? Tak. Tak, Aguś? Testujesz ciepło te wody? No to dawaj. No ale zobaczcie, cisza, spokój, mało ludzi. Przepiękny widok. Krystalicznie czysta górska woda. No, naprawdę, no pod tym kątem Szwajcaria jest cudowna. Jak? Powiem ci 23 stopnie. No, czyli dużo więcej niż u nas nad Bałtykiem. Zdecydowanie więcej niż nad Bałtykiem. Nie drętwieją stopy, myślę 20-23 stopnie, spokojnie. Takie, wiesz, coś w połowie pomiędzy Bałtykiem a Chorwacją. Super. Ale, co, ale kąpiemy się dzisiaj? Nie. Jak nie? Tak? I co? Dałaś radę? Orzeźwiająco. Dałaś radę? Spłyniałam? Czy wiadomo, kto jest tutaj twardszy w tym związku? Tutaj są takie unowocześnienia, już mówiliśmy o nich wcześniej. Nawet na polu kempingowym są sklepiki, które są bezobsługowe. Wystarczy mieć kasę, ale trzeba mieć gotówkę. No zapraszam. Nawet świeże pieczywko, proszę. Rogaliki, bułeczki. Co sobie życzysz? Krasanty. Jest kawka. Ale tak jak mówiłam, no jest kasa. Nie ma jest karty? Potrzebna gotówka. Niestety nie ma. Sz. Na zegarek nie ma. Jest, jakby ktoś nie miał, nie mógł sobie poradzić, jest nawet kalkulator. Tak, ale jakby to jest w sklepie. Lody, te niezdrowe chipsy. Kosmetyki, konserwy, sos boloński, ryże, makarony, bleble, lodóweczka z masłem, z tym, z kiełbaskami, z wędliną, z mlekiem. Co dusza zapragnie. Jedyne, czego tutaj nie ma, alkoholu. Słuchajcie, takie są fajne momenty. Czasami, że człowiek sobie myśli, Jezu, jak fajnie. Dlatego, że Aguś się pytał, wiem, że lubisz masełko, tutaj w tym sklepiku jest masełko, tylko że musimy zapłacić gotówką, a nie kartą. Ja mówię, Kotek, ale nie mamy gotówki przy sobie. Ona stwierdziła, to ja pójdę. I poszła po tą gotówkę, przyniosła, po to, żebyśmy mogli kupić masełko, bo ja lubię. I żebyśmy sobie zjedli nad brzegiem jeziora. Fajna jest, nie? No, no dobrze. Teraz idziemy kupić masełko. 200 gram masła za 4 franki. A małe jest za 2,5. Jak znam życie, potrzebujemy dużego. Mam masło. Wow. Ale kazałaś kupić to masło, to jest to duże. A jest jakieś małe? Było też małe za 2,5. No i co, czemu nie kupić małego? No bo nie miałem 2,5, miałem 2 i 2. A nie mogłeś poczekać? No zjemy rano, my tego masła nie zjemy. Ale roztopi się. Nie. I będzie tłuszcz. Także nie widziałam, że było małe. Żeby było kupić małe.
co, ładne miejsce, nie? Tak, ładne miejsce na serwetkę. Żeby nie było, jest Ameryka, jest ekskluzyw. Proszę bardzo. Dzisiaj skończyły się wygody dla panciów i panienek. Mamy już biwakowo, no, ale fajnie, serwetka mi się jest. Bardzo. Bardzo mi się podoba. Pokażemy wam, co jest z drugiej strony. Ładnie, co? Salaten, das Salaten. Bez sałaty nie ma kolacji. Ameryka, co? Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. You figure I should probably give it a try. Baby, check it out, see what it's all about.